Zdobywcy Pucharu Polski i Superpucharu Polski gracze Amiki Wronki przed tym spotkaniem zajmowali dopiero 10. miejsce w tabeli. Beniaminek z Bełchatowa na eksponowanym 4. miejscu po 2 zwycięstwach przy 1 porażce. Od początku spotkania, które oglądało na stadionie we Wronkach 1500 widzów, przewagę uzyskali piłkarze Amik. Oto pierwsza groźna sytuacja. Grzegorz Wagner jednak skutecznie przeszkadzał piłkarzom gospodarzy. Akcja zespołu z Bełchatowa, 21. minuta. Mocno strzelał Jacek Krzynówek, ale ten strzał niecelny. Piłka w bezpiecznej odległości od bramki Jarosława Strużyńskiego. Tu z kolei Dariusz Jackiewicz uprzedzony przez obrońców zespołu gości. A to 45. minuta meczu. Akcja gospodarzy. Kryszałowicz przekazuje piłkę Posadzkiemu. Ten dośrodkowuje Grzegorz Matlak i piłka trafia w słupek. Do przerwy na stadionie we Wronkach bez bramek. A to już początek drugiej części spotkania. Jeszcze większa przewaga zespołu Amiki Wronki. Piłka wybita przed pole karne. Mocno uderzający Grzegorz Matlak. Wciąż padający deszcz, który utrudniał rozgrywanie akcji obu zespołom. W odpowiedzi podanie Sobczyńskiego do Patalana. Patalan próbował zaskoczyć Jarosława Strużyńskiego. 10 kibiców przyjechało na ten mecz z Bełchatowa. I 58. minuta. W polu karnym przewracany Paweł Kryszałowicz przez Sylwestra Szkudlarka. Arbiter tego spotkania, pan Zygmunt Ziober, nie miał wątpliwości. Dyktuje 11 dla zespołu Amiki Wronki. 58. minuta i znakomita okazja dla gospodarzy. Sam poszkodowany Paweł Kryszałowicz i brawo Jarosław Krupski, kapitan GKS-u Bełchatów. Strzelony, no. Strzeliłem twój róg, bramkarz wyczuł. Zdarza się, musi kiedyś przyjść na pierwszy raz. Rzeczywiście Jarosław Krupski znakomicie wyczuł intencje napastnika zespołu z Wronek. A to już sytuacja, która miała miejsce 7 minut później. Jackiewicz, dośrodkowanie i Paweł Kryszałowicz w znakomitym stylu rehabilituje się za niewykorzystanie rzutu karnego 7 minut wcześniej. Ładne uderzenie z woleja. Tym razem Krupski nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję. Mógł odetchnąć wreszcie trener zespołu gospodarzy Wojciech Wąsikiewicz. A Mika idzie za ciosem. Kolejna sytuacja. Interweniujący Krupski. Jeszcze gracze gospodarzy, ale przejęta piłka i z kolei ruszają z kontrą zawodnicy GKS-u Bełchatów. Sobczyński Heda. Dośrodkowanie do Dariusza Patalana. I piłka mija bramkę po strzale Adriana Sobczyńskiego. Marek Bajor, Grzegorz Król, który wszedł po przerwie na boisko i 2 do 0 prowadzą piłkarze Amiki. 81. minuta spotkania i losy spotkania zostają właściwie przesądzone. W taki oto sposób Grzegorz Król podwyższa na 2 do 0. Ale zespół Bełchatowa nie rezygnuje. Jakubczak do przerywacza. Bramki jednak nie ma również w tej sytuacji dla zespołu gości. A piłkarze Amiki dążą do strzelenia trzeciej bramki. I znów dobrze dysponowany tego dnia Jarosław Krupski. Ostatnie fragmenty meczu. Bajor w kierunku pola karnego Bełchatowian. To jest Motyka. Przerzucenie piłki. Tomasz Dawidowski i strzela na wiwat. 90. minuta meczu. Jeszcze raz Król obok słupka bramki. I wynik nie ulega już zmianie. Amika Wronki pokonuje
GKS Bełchatów 2-0. Zwycięstwo Amiki jak najbardziej zasłużone. Przegraliśmy, bo byliśmy po prostu zespołem słabszym. Chciałem na ręce trenera Wyśmiewicza złożyć gratulacje. Po prostu Amika okazał się zespołem od nas lepszym. Piłkarze z Wronek powetowali sobie tym samym porażkę w poprzednim meczu ligowym z Legią Warszawa 1-3. Późno zdobyliśmy pierwszą bramkę, no ale najważniejsze, że zdobyliśmy. Wydaje mi się, że tutaj to, co Krzysztof powiedział, że zgadzam się z jego opinią, no czasami na ten sukces trzeba ciężko zapracować. Wydawało mi się, że tutaj jakieś fatum wisi nad nami, że tej bramki jeszcze nie zdobyliśmy z karnego, to trudno z gry, no ale za chwilę Paweł potrafił zrehabilitować i tą swoją bramkę zdobyć.